O, słoneczko tu po oczach daje, pogoda dopisuje. Nic, tylko kopać. Siemaneczko, witam Was ponownie na kanale Artur GT. Kolejne wykopki, kolejne poszukiwania. Jak wiadomo, kolejna nadzieja na wykopanie, coś fajnego. Miejscówka. Siema wuja. Siema. Pytam się wuja, dzisiaj jedziemy. Wuja mówi, no gdzie kurde, na górkę, a gdzie? No wcale mu się nie dziwię, zresztą sobie też się nie dziwię, naprawdę. Generalnie trochę trzeba zawsze to pole zostawić, niech sobie odpocznie z tydzień, dwa, ale wujek mówi, na to co tu wychodzi nie będzie odpoczywania, także wracamy z powrotem na słynną górkę, taka mekka nasza, naszych poszukiwań, naprawdę tutaj już nie będę mówił co tu wychodzi, kto ogląda bacznie to wie co tu wyskakuje, naprawdę mega fanty, wujek też tu szaleje, mówi zadowolony, super pole, a co będzie dzisiaj oczywiście to się okaże, Was oczywiście widzów nowych, którzy przez przypadek gdzieś tu zawędrowali na ten kanał, spodobało się oczywiście, zachęcam cały czas do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco i co, a my widzimy się przy jakimś pierwszym, lepszym znalezisku. Miłego oglądanka. Kurko, dasz? Co mi dasz? Kurde, wujek, widać, że dzisiaj niedziela. Dobra, co, Deusie, kurde. Co ty dzisiaj tutaj nam wykopiesz? Dasz ty radę, łopato, Deusie? Jesteście wy gotowi? Jesteście wy gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Ja też jestem gotowy. Dzisiaj musiałem sobie nogawki podwinąć, bo niestety popadało, jest mokro, tu kawałek się przeszedł już. Naprawdę zaczęło wciągać także. Ale tutaj mówię, tu jest takie błoto. Tutaj bokiem żeśmy tutaj szli, takie błotko, ale tutaj jest elegancko. Dobra, to co, lecimy. No i zaczynamy naszą przygodę. Dosłownie pierwszy sygnał, słuchajcie. Jest tutaj krągłość, jest krągłość. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Już widzę. Jedynka. Jedynka, cesarstwo niemieckie. Także zaczynamy od fenola, ale taki jeszcze w ładnym stanie. Jeszcze w takim fajnym stanie. Jeszcze rok odczytamy. 1912. 1912, tak jest, także pierwsza moneta zostaje zaliczona dzisiejszego dnia. Pierwszy sygnał, dosłownie, pierwszy sygnał. No i super, elegancko, tak żeby zostało. Każdy sygnał coś fajnego. Ale mówię, to pole jest dosyć takie czyste, nie ma za wiele śmieci. Każdy sygnał jest naprawdę, no wiadomo, trochę śmieci też tu jest. Nie ma co tutaj gadać, no ale przeważnie wyskakuje coś fajnego. Także jest pierwsza moneta, fenol, cesarstwo niemieckie, 1912 rok. Kurde, no gdzie tu nie wracać, naprawdę. Pole marzenie, kolejna krągłość. Co my tu mamy? Chyba widzę, co to będzie. 50 Republiki Weimarskiej. 50 Republiki Weimarskiej. Ale, kurde, przestrzelona. Zobaczcie. Przestrzelona. Przestrzelona, 50. Tu ma taki, jakby trafiona czymś, albo jakiś ten był. No, ale jest kolejna moneta, jak widać. Zobaczyłem to trochę w kolano, kurde. Delikatnie ją tutaj potraktujemy, żeby se spodni nie załatwić. Jak widać, jedna zostaje na stole, została załatwiona. Zaraz trochę tu drugą. No, jest przebita na wylot, także przebitka została zrobiona. Ale jest 50 Reichsfeningów. Deutsche Reichsfening. 50 Republika Weimarska. Kłosy są, są. Jeszcze datę jakąś odczytamy. Chyba tak, 1900. Aha, 1900 i na tym by stanęło. Dobra, kolejna krągość. Słabo, 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 słabo. Dwie monety. Rafał nie ma nic, chyba będziemy zmieniać miejscówkę. Bo jak nic nie wychodzi, mówiłem, trzeba w górce dać trochę odpocząć. To nie jest tak non-stop ją tu katować i kurde oczekiwać nie wiadomo czego, słuchajcie. Ale wpada moneta. Mamy, coś tu mamy. Jakąś krągłość, taką naprawdę wychodzoną. Już patrzymy, co to tu jest za skarb. Już widzę. Niemiecka marka, a nie Deutsche Mark. Bundesrepublik Deutschland. Dawać ją tu w kolano. Trochę ją przytrzemy. Zobaczymy, co to tu jest za jakiś rok. Odczytamy my tu z niej. Będzie okazja kogoś pozdrowić. Pozdrowimy kogoś, czy nie pozdrowimy? Chyba pozdrowimy, czy nie pozdrowimy? Pozdrowimy. Kurde, gdzie ten rok tu się schował? Gdzie ten rok tu jest? Muszę to trochę wyszorować porządnie. Który rok? Nie wiem, zakryte.
akurat rocznik chyba 1959, tak mi się wydaje. Oczywiście zdjęcia będę dalej wrzucał. Pisaliście w komentarze, że wrzucać te zdjęcia, lepiej te rzeczy wyglądają, co z ziemi wychodzą. No, ale jest kolejna krągłość, dzisiaj trzecia, nic więcej nie ma, poza tym naprawdę nie ma nic. Wiadomo, śmieciągów trochę, no, ale każda moneta cieszy i nawet niemiecka marka. Także pozdrowionka, 1959 rok. No. Udało się, kurde, trochę żem się tutaj pobawił w ustawieniach, zrobiłem go trochę głębszego, muszę oczywiście wolniej przemiatać. O, ale kurde, no daję rady, wywąchał tu mi monetkę. Dosyć fajnie wygląda, może być coś starego, ale niekoniecznie musi. Także może zrobimy trochę emocji, żeby było ciekawiej. I kurde, wszystko i na temat. No i fajnie. Waffenolki. Szaj de Munce, 1821 rok. No i elegancko, kurde. Też w miarę w takim fajnym stanie zachowana. Te starsze monety niestety tutaj wychodzą w takich stanach naprawdę opłakanych. No ta też nie jest mennica, ale jest. Wiem, że to dwa Feningi, Szaj de Munce, 1821. Także czwarta moneta. Nie ma nic oprócz monet na razie, no ale kurde, w sumie nic więcej nie potrzeba do szczęścia. Jest do, wiadomo, każdy fancik cieszy, monety, guziki i inne ciekawe. No elegancko, kolejna moneta do kolekcji. No rzecz, że się zaczęło. Już to wyczyściłem. Myślałem, że to no-name, ale to nie jest no-name, to jest guzik groszy z Wehrmachtu. Grosze z Wehrmachtu, to co z niego zostało? Niestety groszki niektóre zachowują się w takim stanie, a nie innym. No, ale jest guziczek, także nie będziemy się tu rozwodzić na nim. Był to groszek z Wehrmachtu, był, a teraz jest destruktem. No, ale jest kolejne jakieś znalezisko. Coś innego niż moneta jest guzik i cieszy. Trochę go pogłębszyłem, nagle zrobiło się więcej sygnałów. Latuje plombunia. Już ją oprzyściłem delikatnie, goła i wesoła, ale plomba. Plomba z drakulaku to i nawet plomba dobra. No nic tu nie ma odbite na nie, chociaż coś tu jest. Cecha Elachina. Chińska plomba. Dobra, nie będziemy się rozwodzić, ładujemy do torby. Oj, się rozpadało, kurde. Kurde, i nie przygotowałem. Muszę panel ściągać, żeby mi tu nie zamógł. Słuchajcie, no coś tu wleciało, ale to za chwilę muszę panel do kieszeni niestety schować. Nie wziąłem tej swojego pokrowca, no nie wiedziałem, że będzie pada. Wuja tam się w ogóle zawinął na tamto pole, nie wiem czy dobrze widać, żeby się schować do lasu, bo w ogóle nie jest przygotowany, nie ma kurtki na deszcz, nic. W ogóle nie wiadomo z czego to za bardzo tu pada, no ale jakieś, nie no, jest czego jest. Dobra, słuchajcie, wlatuje coś tutaj małego. Jakiś guziczek, kurde, już myślałem, że Napoleon, ale mi ręka zadrżała. Kurde, no wygląda elegantino. Elegantino, ale niestety nie jest to żaden tutaj guzik napoleoński, a były tu takie kopane. No, ale i tak fajnie. Ale i tak fajnie jest guziczek. Można go tu trochę delikatnie w kolanko. Oczywiście zdjęcie będzie lepsze, wam rzucę. No, łóżko ma też całe. Taki malutki jakiś może być cywilny, a może być wojskowy. Coś starego. No, i elegancko. Mamy kolejne znalezisko, kolejny guziczek. Kolejne znalezisko. I się taki wypad tak na kolana nie rzuca, ale trzeba być cierpliwym. Wujek nie był cierpliwy, wygnał tam na to małe pole, ale nie wiem czy coś tam też ma. Pewnie jakby coś trafił, to już by się odzywał. No, ale mamy tutaj takie, nie wiem, jakiś taki motylek, jakaś zakrętka od czegoś, coś od czegoś. No, takie oto znalezisko. Kolejne znalezisko. Sobie to obczyściłem, wyciągnąłem to. Czekajcie, te słuchawki ściągnę, bo mi tu kurde harcze pod nosem. Słuchajcie, wlatuje coś takiego, obczyściłem, mówię, kurde, coś to jest od czegoś. Słuchajcie, fajne zdobienia ma. Co to jest, powiem wam, naprawdę nie wiem, ale fajnie to wygląda. Troszkę delikatnie szczoteczką do zębów to potraktowałem. Nie chciałem tego tu mocniej katować albo coś. Co to jest, nie wiem, może jakaś... Nie wiem, naprawdę. No wygląda staro i to na pewno jest stare, bo taka zielona patyna się na tym osadziła. Ma tu jakieś wkoło takie zdobienie, jak widać.
No, co to jest, naprawdę nie wiem, no ciężko wyczuć, tutaj jest to w ogóle pole takich dziwnych rzeczy, coś na pewno starego, bo to stare rzeczy wychodzą, ale mówię, co do końca nie wiem, może uda mi się to namierzyć, oczywiście to wam wrzucę opis, co to jest, no ale jest jakieś kolejne znalezisko, trzeba być cierpliwym na tym polu, bo no coś tu jest na pewno jeszcze, mówię, dzisiaj mogliśmy sobie trochę to odpuścić, żeby to odpoczęło, no ale jak już tu jesteśmy, nie będziemy kombinować, zmieniać, taki plan był, żeby gdzieś indziej uderzyć, ale zostaniemy tu do końca. Wujek, pokaż te twoje skarby, czym ty mnie zaskoczysz. A mówi, że nic nie ma, ale wujek jak mówi, że nic nie ma, to lepiej to sprawdzić. Pineczka. Pinka to jest, tak zwany buchabu, znak drogowy. Co to jest za znak, niestety ciężko go tutaj odczytać. Po prostu jest w stanie agonalnym, no ale cynkowa wpinka, także nie ma się co dziwić, że to tak wygląda, jak wygląda. A wujek mówi, że nic nie ma, no coś ty masz tutaj, kurde, jeszcze z igiełką. Plombunia, plombkę. Plombunia, ale fajna plombunia. Czekajcie, mój sprzęt, kurde, upadł. Ach, plombunia. Idzie plombunia. No, fajna plombunia, co jest o tej plombuni? Zobacz, no ładno. Jeszcze z takim koszem. Podejrzane, nie? No, no ale jest plombunia. Co tam jeszcze ma? Wszystko. Niestety wszystko. No nie zawsze będzie łatwiej. Ładnie, pięknie i przyjemnie. O, soliczka. Co to jest? Soliczka. Soliczki. Nie, to nie jest. Jakiś dekielek od czegoś, nie? Nie zawsze będzie fajnie i przyjemnie. Ja trochę monetek mam tam parę, ale mówię, jakoś tu na kolana nie rzuca. Słabo te sygnały tu wchodzą. Rafał mówi, był tam. Tam był na tym polu, mówi tam też. Zero. Także dobrze, tam wcale nie poszłem, tu sobie pochodzić. A mówię, to jest takie miejsce już dosyć konkretnie przez nas chodzone. No jak nie ma, to nie ma, to trzeba, to pole musi odpocząć, w końcu dać trochę temu tu odsapnąć. Ale spokojnie, jeszcze mamy chwilę, pochodzimy, pozobaczymy, może coś tu jeszcze wskoczy. To przeoczyć, kurde, nie, tak nie jest najgorzej, człowiek się przyzwyczaił na tym polu do mega fantów. No oczywiście jeszcze jest czas, jeszcze nie schodzimy z pola, jest kolejna moneta. Kolejna monetka, gdzie ty tu jesteś, to ty. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Już widzę, dycha adolfowa. Dycha adolfowa, jeszcze taka w miarę sprawnym stanie, bo jest czytelna. Dawać to w kolano delikatnie, albo i niedelikatnie. Za bardzo nie ma co z niej zejść. Hop. I już się skulnęła. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Kurde. O, i widzicie. Ale my ją odnajdziemy. My ją odnajdziemy. Nie na oko to. To pinpointerem. No gdzie ona, kurde, jest? O, jest. Trochę zabawy, no bo kurde. No i mamy dyszeczka. Dychunia adolfowa. Stan, jak widać, na kolana nie rzuca. Szok żadny też to nie jest. No ale jest monetka i cieszy, jak wiadomo. Monetki cieszą guziczki. No elegancko. Kolejna moneta. Eny piękne, piękne, kurde. Teraz na sam koniec zaczyna tu coś nam wychodzić. Słuchajcie, wlatuje wpinka od mankietu. Wpineczka od mankietu. No, tak wygląda. Druga część najprawdopodobniej została ułamana. Może gdzieś tutaj jest w tej ziemi. No ale zaraz poszukamy, że da jakiś tu jeszcze sygnał. No. Elegancko, także jakaś tu różnorodność jest, nie ma samych monet. Guziki chyba ze dwa był, jeden no name, jeden taki. Wehrmachtu, groszek też zajazd taki, no a tu wpada piękna wpineczka, czy piękna, no piękna to ona może nie jest, może kiedyś ona była piękna, no ale ziemia niestety robi z tymi znaleziskami tak, nie inaczej, ale i tak fajne znalezisko. No Rafał jeszcze tam już też kończy, na dzisiaj zawody starczy, a dzisiaj święto dla tych, co oglądają tylko podsumowania, jakieś podsumowanko zrobię, długo nie robiłem, a dzisiaj tak. No jest, jakoś tutaj coś tu jest, nie jest najgorzej. Oczywiście to pole już tak przyzwyczaiło do mega fajnych fantów, chociaż tu jak zobaczcie to, jest to prawdopodobnie jakaś bardzo stara kramelka. Kramelka. Także na pewno jest to już taki fan dnia. Oczywiście mogę się mylić, może jest to całkiem co innego, ale już tak to trochę namierzyłem, także będzie taka stara klamra. Klamrunia, taka maluśka, słuchajcie. Monety, jak widać, jedynka cesarstwo, jedynka Deutsche Mark, 50 pfenigów z Republiki Weimarskiej, dycha Reichspfennig, dwójeczka, no taka jeszcze fajna, trochę to obczyściłem, dosyć fajnie wygląda, dwójka z
Scheidemunce, dwójeczka pruska 1821. No także i tu jeszcze guziczek jeden taki no name. Oczywiście może to nie być wcale taki no name, może być coś fajnego, ale mówię, nie ma tu żadnych tutaj nic ciekawego na nim, także jak dla mnie zostaje no name'em. No i tu jeszcze groszek w stanie rozkładu. No i jakbym zapomniał, jeszcze tutaj wpadła szpilka od bankietu. No i elegancko, jak dla mnie tutaj jeszcze oczywiście są takie mniej wartościowe rzeczy, jakieś obowiane, pierdowy, to i tamto. Oczywiście śmieciągi tu też są, nie ma tego wiele tych śmieci, no to pole jest po prostu czyste. Wuja się tutaj mówi, że ma guziki, no, jak ty mówisz? No name, no, dobrze, kurde, pokaż te guziki twoje no name, bo to dla ciebie to może być no name, a to może być całkiem coś fajnego, kurde. Na razie musimy patrzeć, co ty tu masz. O, kurde, jakby nie patrzeć no name, ale guzik, nie? Co to jest? Śrubki to gdzie ma śmieci tu? Śmieci tu, śrubki. No nie ma tego, no wujek, zawsze nie będzie, kurde. No jest super. No ważne, że jest pochodzone, nie? O to chodzi. Także widzieliście, wujka zdobycze cię. No nie ma, kurde, no. Nie ma, mówi cienko, był tam na dole, jeszcze na tym jednym małym polu, tam też mówi nie ma. Nie zawsze, wujek, nie zawsze będzie, kurde. Ale pewnie, że tak, nie? Widziałeś zeszłym razem, jak tu byłeś, co żeś tu odwalił. No, było grubo. No, także. No. Było to, co było. Podsumowanie moje widzieliście. Rafała też nie ma tego za wiele, no ale nie zawsze będzie. A wam jak się podobało, wiecie, co macie zrobić. Łapunia do góry. Cały czas oczywiście zachęcam osoby, które przez przypadek gdzieś się zakręcą na kanale, wejdą, spodoba się, do zostawienia tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co, widzimy się w kolejnym odcinku.